jeszcze słowo. Proszę bardzo, pan. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, nie zajmę długo, pora minutkę. To właśnie dlatego, że zostałem wywołany do odpowiedzi oskarżony mnie o brutalne wypowiedzi i właśnie o to mi chodziło, panie przewodniczący. O tę informację, czy miał pan taką informację i o to tylko chodziło, że pan miał, dopełnił pan swoich obowiązków. Ja dlatego mówiłem, że pan nie brał tego do siebie. I stąd mój wniosek, że dla mnie informacja, którą pan uzyskał dzisiaj, że nikogo z kierownictwa powiatu ani z dyrekcji szpitala nie będzie, jest informacją porażającą. Dla mnie to jest lekceważenie Rady Miasta Lubartów po raz kolejny przez Zarząd Powiatu Lubartów i ta sytuacja powtarza się cyklicznie. Natomiast co do tego, co pan mówi, panie przewodniczący Siseł, jeśli pan się poczuł urażony, to ja przepraszam oczywiście. To ja nie miałem, ja nie piłem do pana osobiście w żaden sposób. To samo do radnego Tracza, tyle tylko, że zarzucanie mi, proszę pana, braku odwagi cywilnej, to proszę pana, to daleko pan pojechał, bo akurat tyle odwagi, co ja mam, to nie sądzę, żeby starczyło panu. Niech pan, to nie ma co w ten sposób pokazywać, nie ma co drgnąć, wyciągać jakieś artykuliki, gdzieś tam pana sfotografowali, gdzieś pan był, bo w całej tej kadencji Rady może 10 razy przy tej mównicy pan był, niech pan sobie zliczy to z posiedzeń, także taka pańska praca jest, panie radny, no po prostu tak to wygląda. Dziękuję. A radny, dziękuję.